Jeżeli chodzi o sam proces produkcji, mamy kompletny w tym momencie 20-paroosobowy zespół. Jest to zespół świetnych programistów, grafików, designerów, mamy również wewnętrzne QA. Jest to zespół, który jest zgrany i z sobą współpracuje już od jakiegoś czasu. Gra jest projektem ambitnym, jednocześnie projektem bardzo niebanalnym, który wymaga od zespołu dużej dozy kreatywności, ale również umiejętności łączenia różnych dziedzin, choćby to, że gra to są połączone dwa gatunki, Grand Strategy, RTS. Musimy również te dwa gatunki umiejętnie połączyć. Wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo wymagający projekt i projekt, który wymaga naprawdę bardzo uzdolnionego zespołu. Jesteśmy już właściwie po podstawowym przygotowaniu RTS-a z kilkoma lokacjami i jesteśmy po wstępnych założeniach i wprowadzeniu wstępnych mechanik po poziomie strategicznym, czyli można to porównać do coś bardziej obrazowego, jak się buduje wieżowiec, to najwięcej pracy jest wykonywanych pod ziemią, najwięcej tam jest kosztów i odpowiedzialności, bo jak się źle coś zrobi pod ziemią, to jest bardzo wiele kondygnacji w dół, a jeszcze ludzie nic nie widzą. No i potem jak się wychodzi, to już tylko stal i to jesteśmy właśnie, wychodzimy ponad ziemię. I już coś widać, już możemy coś pokazać, już coś jest. Mierzymy się troszeczkę z problemami, które no, są trudne, bo to są rzeczy, których jeszcze nikt nie zrobił. Ciężko jest się w 100% na czymś wzorować. Także stoją przed nami pewne wyzwania, ale myślę, że projekt idzie pełną parą i dowiedziemy bardzo fajną grę. Jacek Bartoszek stara się opisać to, jak funkcjonuje świat na tysiącach stron swoich książek. My to musimy w jakiś sposób przełożyć do gry i to na tych właśnie dwóch warstwach, czyli warstwa Grand Strategy polega na tym, żeby pokazać duże rzeczy, przepływy, informacje, dyplomację i to jest trudne, bo dzisiaj świat jest bardzo dynamiczny i rzeczywiście są to rzeczy, które no, nie jest łatwo oddać. Z drugiej strony mam RTS-a, bardzo nam zależy na tym, żeby to nie był kolejny reskin II wojny światowej, żeby pokazać pole bitwy takim, jakim jest dzisiaj. No ale niestety, albo stety, niesie to ze sobą pewne konsekwencje tego, że dużo rzeczy dzieje się niejako wewnątrz sieci, wewnątrz pojazdów i gdzieś w tym wszystkim musimy złapać sprawczość gracza, żeby to było jednocześnie ciekawe i dobre z punktu widzenia gameplayu. Testowanie jest podzielone na kilka etapów. Rzecz jasna, na bieżąco gra jest testowana przez nasz zespół QA, ale nie ograniczamy się tylko do naszego zespołu, więc mamy takie wąskie grono testerów. To są osoby, które bardzo często są inwestorami w Play of Battle, gdyż sporo z naszych inwestorów to zapaleni gracze, którzy grali w wiele RTS-ów, wiele gier strategicznych, jak również w najbliższych tygodniach rozpoczynamy testy nadal zamknięte, ale na grupie już ponad 100 osób zgłosiło się do nas kilkaset osób, które chcą tą grę testować. Nie wykluczamy, iż w kolejnych latach będą odbywały się już testy otwarte albo semi-otwarte, w których też zakładamy, że będzie brało udział po kilkaset osób. Jeszcze planujemy prawie 2 lata robić grę i zrobić Bliski Wschód, Pacyfik, Europę całą. Ponad 20 lokacji RTS-owych. Do dyskusji jeszcze ile? 26, 28, 24? No ostatnio wpadliśmy na to, żeby robić Guam na przykład, tak? Inwazję na Guam, chińską, co będzie też chyba ewenementem. I no, równolegle trwają naprawdę wielostrumieniowe prace. Natomiast ta gra, jej koncepcja ma absolutnie nieograniczony potencjał rozwojowy potem. Tak? To trzeba powiedzieć jasno, ze względu właśnie na to, jak jest robione i jakich zagadnień dotyczy. Zakładamy, że premiera gry nastąpi w roku 2026, ale gra będzie aktywnie rozwijana przez kilka lat po premierze. Co to znaczy rozwijana? To znaczy, że będziemy dodawali nowy content, będą pojawiały się content dropy, prawdopodobnie będą pojawiały się płatne DLC-ki, a pomysłów na content jest bardzo dużo. Od dodawania unikatowego kontentu do kolejnych krajów, którymi będzie dało się grać, po dodawanie nowego sprzętu wojskowego, po dodawanie eventów w kolejnych latach, czyli w 2026-2027 roku. Chcemy, aby ta gra była realistyczna i tak się składa, że obecnie życie pisze dosłownie najlepsze scenariusze, które możemy do tej gry włożyć.
Już niebawem zaprezentujemy postępy nad grą. Będzie to event, który organizujemy w centrum Warszawy. Wszystkich serdecznie zapraszamy. W linku, który znajduje się na dole, znajdziecie Państwo wszelkie szczegóły.